Dobra, dzisiaj taki filmik na temat słuchawek Blue Audio. Zostały one kupione starszej osobie, która po prostu słucha sobie na nich telewizji. I motyw jest taki, że wcześniej miałem te słuchawki do testu od innej osoby i powiem wam, że super grają w odległość, kurczę, w każdym pomieszczeniu w domu zasięg był na tych słuchawkach po Bluetooth bez problemu. Natomiast co się stało z tymi słuchawkami? Grały elegancko dobrze przez, nie wiem, 2 miesiące, coś koło tego. I nagle zaczęły przerywać. Dzisiaj je dostałem po to, żeby sprawdzić, co dokładnie się stało. Na początku myślałem, że coś może stało się z zasięgiem Bluetooth, wzmacniacz, że się zrąbał i tak dalej. Jednak po dłuższym przetestowaniu odkryłem usterkę i te słuchawki mają coś takiego, że one tutaj się wysuwają. Słyszycie? Może ja zbliżę teraz do mikrofonu. Mam je połączone z telewizorem LG po Bluetooth. Nie wiem, czy to będzie słychać. Nie grają. Miną formę proszku i pysznych. Nowy Digo Floor Junior. Dzieci go lubią, mamy też. Nie chcę się rozszaleć. To nie wiem. Szybko uspokaja pracę. Nastąpi z tobą. Wyginam je. Lekko. Przestały grać. W którymś miejscu gdzieś jest naderwany kabel, tylko nie wiem jeszcze dokładnie z której strony jest. Czy gdzieś tutaj, czy po tej. Widzicie to? Nie, to jest gdzieś naderwany kabel. Ogólnie słuchawki są zarąbiste, tanie, bo one są w granicach, na AliExpressie są dokładnie, żeby was nie skłamać, tak do 100 wy spokojnie je kupicie, nawet taniej. Na Ceneo chyba chodzą po 100 ileś, po 110. Ale grają zarąbiście i mają fajny zasięg i baterie mają wytrzymałą. Pomimo tego, że ten pałąk tutaj nie jest tak regulowany, tylko jest na sztywno, to są fajne. Są nauszne. No i co? No ja więcej tu nic nie będę kombinował. Jedynie co, to jutro je dam tej osobie i niech wysyła. Niech składa reklamację po prostu. Ogólnie bardzo dobra firma to jest. Jeżeli chodzi o przedział cenowy, to Blue Audio model T6. Dokładnie. Turbinę. Są bardzo dobrymi słuchawkami. Tutaj jeszcze jest taki nadajnik, audiotransmitter. On nie jest sprzedawany z tymi słuchawkami, to jest całkiem osobno. Antenkę wypiąłem, bo podpiąłem sobie tak z ciekawości do routera. Chcę zobaczyć, czy będę miał lepszy zasięg. Akurat pasuje, bo mam identyczny w routerze gwint. To polega na tym, że to po prostu wpinamy do telewizora wyjście analogowe i przesyła do tych tutaj słuchawek dźwięk. Też bardzo fajne. No co, i to by było na tyle. Taki szybki filmik pokazujący, że słuchawki też się psują. Szkoda, bo są fajne. No jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Czy uznają reklamację, wymienią na nowe, czy to naprawią. W
na pewno dam w komentarzu, raczej w komentarzu, w opisie dodam z biegiem czasu informację, co się z, jak to się zakończyło z tymi słuchawkami Blue Audio. Jeszcze się dowiem dokładnie, gdzie to było kupowane, czy na Ceneo, czy na jakimś innym takim polskim serwisie. No nic, kończę filmik. Słuchawki generalnie fajne, to było na tyle.